Kolejny dzień, kolejne zmaganie, ale powiedzmy sobie szczerze, łucznicy konni są OP, dlatego rozpoczynamy od rekrutacji, a może bardziej przekonywania innych klanów do swojej racji. Bądź co bądź, potrzebuję więcej sił, by umocnić swoją wielką ofensywę. Pamiętacie może królestwa, którym płaciłem ogromny haracz? Czas to zmienić. W pierwszej kolejności północne cesarstwo. Czas na działania militarne i nie ma już odwrotu. Teraz tylko wyłapać pojedynczych lordów i możemy osłabiać mojego rywala. Wiecie jak to jest, bitwa jak bitwa. W pierwszej kolejności zajmujemy się kataratwami, którzy są mocni do momentu swojej szarży, ponieważ potem wchodzą glewie w ruch i koniec, a jak dobrze wiemy, kiedy posiadamy glewie, to są one perfekcyjnie zbalansowane, no chyba że przeciwnik je ma, wtedy to już nie są. Kiedy pozbędziemy się kawalerii wroga, pora na strzelców oraz piechotę. Jedno i drugie nie będzie problemem z powodu naszej ruchomej armii łuczników konnych. Po prostu się odsuwacie i zmuszacie wroga do pościgu za wami. Najlepiej tak, by dwie grupy łuczników były z przodu armii i z tyłu armii. Potem zostaje jeszcze tylko formalność z łucznikami, którzy częściej trafiają w konie, dlatego szybko się z nimi uporacie. Swoją drogą to zmieniłem glewię na trochę mniejszą i szybszą, ale równie niebezpieczną co poprzednia, a więc pierwsza bitwa wygrana. Nie ma co czekać, dlatego od razu bierzemy się za kolejnych lordów. Niby możemy ustawić sobie jakieś formacje i tym podobne, choć nie ma to większego znaczenia. Co ja będę wam mówił, łucznicy konni do przodu, jazda z sąsiadami z cesarstwa. Wróg zrobił formację koło, która jest beznadziejna w tej grze, więc zaczynamy wraz z armią robić kółka i pomniejszać liczebność wroga, a znikają oni w błyskawicznym tempie. To się lubi i szanuje. Ostatecznie, jeśli wam się znudzi strzelanie z łuku, zawsze możemy przerzucić się na bliską konfrontację i potrenować uderzanie z glewi. A glewia, jak to glewia, wykonuje swoje zadanie perfekcyjnie. Jedno uderzenie i wroga nie ma. Glewia OP. Teraz możemy się cieszyć naszym małym zwycięstwem. Polecam każdemu. Momentami musimy przerwać oblężenie zamku, ale wiecie jak to jest. Gra mnie uwielbia, dlatego mam super teren. Wiecie, jakbym powiedział, ten teren jest perfekcyjnie zbalansowany. Idealne słowo, które jest, no tak. No dobra, tak to możemy w kółko. Ale wracając do gry, starcie było banalne, jak każde inne. Wysyłacie łuczników konnych, ustawiacie ich tak, by mieli najlepsze miejsce do strzeliwania wroga. Po chwili chłopaki zaczynają siać zniszczenie w rozwalonym szeregu wroga. Wy możecie albo w tym wszystkim dowodzić i zachowywać się jak cywilizowany dowódca z cesarstwa, ale jest to nudne. Więc jazda jak barbarzyńca, na pierwszą linię walki i tyle. Pomachacie trochę glewią i z łuku postrzelacie, od razu dzień stanie się dla was lepszy. Czasami możemy potrenować atletykę, to wcale nie było tak, że straciłem mojego kolejnego wierzchowca. Normalnie szlachta polska, jadę na bitwę z 7 konikami, a wracam do domu tylko z jednym. Plus jest taki, że zawsze możecie trochę pomachać bronią. A czy ktoś tego nie lubi, jeśli gracie w Bannerlorda? No dobra, robota zrobiona, to pora na następnych. Skoro już o tym mówimy, to przez kolejne godziny gry na spokojnie wygrywałem następne bitwy oraz wypuszczałem każdego pokonanego przywódcę, by poprawić z nim relacje. Walki były krótkie i przyjemne, ale nie było w nich nic szczególnego, więc trzeba uszanować wasz czas i idziemy dalej. Niestety, do konfliktu przyłączyło się również kolejne cesarstwo, no tak. Ale wiecie, tym razem RNG mnie nienawidzi, dlatego też Aserai weźmie w tym udział. No dobra, nie takie rzeczy się robiło, więc trzeba się spiąć i zacznijmy od bitw z cesarstwem. Wiecie jak wygląda strategia pod Kuzajtów? Co ja mówię, na pewno wiecie. Wysyłamy konnych. Piechota może poczekać, bo oni to są do zdobywania zamków. Szybki ostrzał z krótkiego łuku, troszeczkę rozkazów na okrążenie wroga i zmuszenie go do pochopnych decyzji. Potem jeszcze więcej oddawania salw, a gdy wróg połknie haczyk, wycofywanie jednych sił i podsyłanie drugich na plecy oponenta. A reszta, wiecie jak ma tragiczne skutki dla moich oponentów. Potem jeszcze posiekajcie trochę glewią, bo broń drzewcowa sama się nie wyszkoli. Potem tracicie znaczy, trenujecie atletykę. Majątek wydam na te konie, 10 tysięcy każdy, masakra. Ale dobra, bitwa wygrana, a to jest najważniejsze. Kolejna sprawa to podboje. Zacznijmy podboje od najbliższych nam terenów. Słabo bronione fortyfikacje damy radę zdobyć samemu. Z większą ilością wroga lepiej wezwać armię, by mniej stracić własnych żołnierzy. I kiedy trebusze przerwą mur, pora rozpocząć inwazję. Elegancko biegniecie z wojskiem, dostajecie się do magazynu, bo tam nie ma łuczników, którzy mogliby was ostrzelać. Kilka razy strzelacie, ale to dobre tylko i wyłącznie na początek. Wbijamy się w sam środek zamieszania i czas udowodnić siłę mojej armii i mojej postaci. A potem lecicie pozbyć się każdego. Bitwy praktycznie bez strat, a potem mi piszą, że na easy gram. No tak, to wcale nie tak, że mam tysiące godzin, wcale, po prostu gram na easy. Lecimy pomachać trochę glewią, bo jakoś tak ostatnio jej nie było. A wiecie co? Nie chce mi się szukać tych ostatnich obrońców, idę sobie zrobić kanapeczki. O, już zamek zdobyty? Dziękuję pięknie.
Co do miast, mało obrońców plus koledzy jedzenia nie mają. Oblężenie na tydzień czasu. Przeciwnicy sobie i tak pójdą, bo jedzonka nie będą mieli. A my potem możemy zaatakować na półpuste miasto. Ale kozak wyglądają tacy huzajczycy. Kuzajczycy. Kto by takiego konia nie chciał? Ogólnie to mi się nudziło, dlatego zdecydowałem się wjechać do środka, by następnie wybrać się w kierunku bramy, lecz sporo chłopstwa tam się zebrało. Prawdopodobnie dobrze wiedzieli, co planuję. Niedobrzy ludzie, oj nie. Zostaje tradycyjny sposób. Glewią ciach. Ostatecznie można to załatwić łukiem, też jest w miarę skuteczny i co ważniejsze, jest bezpieczniejszą metodą. Ale nie po to robiłem glewie, żeby teraz z niej się nie bawić ani nie korzystać. Dawać mi tu świeże mięsko, rzeźnik przyszedł. I kiedy już sobie tak w miarę utorujecie drogę, możemy otworzyć pierwszą bramę, a następnie podejść kilka kroków. Opisuję to normalnie jak obrazek na maturze z angielskiego. I otwieramy drugą bramę. Następnie bot dostaje wylewu i jako zadanie pierwszorzędne musi zamknąć bramę. Dlatego możecie sobie machać na ślepo bronią. Potem zostaje się tylko i wyłącznie zająć niedobitkami, tylko koledzy jak zawsze muszą się pochować na najwyższych punktach. Normalne, to po prostu normalne. Ale gdy już ich dopadniecie, to koniec. Można otwierać piccolo i świętować zdobycie miasta. Nadszedł czas na ogromną ilość tarczyk z mniejszymi, czasami większymi lordami, którzy uznali, że mogą wejść na moje włości i od tak się na nich pałętać. Słono za to zapłacą, oj słono. Jednym słowem, bitwy były sporo, ogrom króciutkich minut, czasami dwieminutowe bitwy. Ale my się skupmy na najlepszych i największych bitwach. Czyli, wiecie jak to jest, takie bitwy to miód dla naszych uszu. Teraz mi czekałem takie ogromne starcie, więc pora przeciągnąć kilku lordów na swoją stronę. I potem możemy zacząć wielką bitwę za Serai. Koledzy niby mają przewagę liczebną, ale to ja mam łuczników konnych, czyli ja mam lepszą pozycję i lepsze jednostki. Początek bitwy jak każdy inny. Zajęliśmy strategiczne pozycje i oczekiwaliśmy na wroga. To on musi mnie zaatakować. Ja go mogę dręczyć cały czas salwami z łuku. Więc najpierw przybyła konnica wroga. Z częścią się rozprawiłem, a potem mnie gonili jak wściekłe psy. Potem jeszcze chcieli zaatakować moich ludzi, ale oni byli po drugiej stronie rzeki, przez co skutecznie spowolniłem ich prędkość, ich taktyka z szarżą oraz cwał koni został zmieniony w spokojny spacerek. Łuki robiły kawał roboty na nich, a przy bliskim starciu glewie... A dobra, pewnie wiecie co zrobiły glewie. Potem koledzy się wycofali do piechoty i ponownie zaatakowali, ale był to ich jeden z ostatecznych ataków. Skutecznie rozbiliśmy wrogą kawalerię. Następnie chciałem zająć lepszą pozycję, jak mistrz Kenobi mnie nauczył, chociaż moi niektórzy konni mieli ogromne problemy, by się nam dostać. Dlatego musiałem im pomóc i zająć się niedobitkami wrogiej kawalerii. Kolejna część bitwy to wydawanie rozkazów i pozbywanie się piechoty. Niestety moja armia zrobiła błąd, to wcale nie był mój błąd, i zaatakowała sam środek piechoty. Tragiczne skutki. Poradnik, jak stracić większość łuczników konnych albo ogólnie całą kawalerię. Wyślij ich w sam środek piechoty. Po chwili udało mi się ogarnąć ten bajzel z nimi i zacząłem ich ustawiać odpowiednio. Łucznicy wrócili na odpowiednie tory i zaczęli działać jak powinni. Kilka chwil później wroga armia została rozbita. Tylko trzeba było dorwać uciekinierów. Ale to taka podstawowa rzecz, że pewnie wszyscy wiecie, że to trzeba zrobić. Bitwa wygrana, dziękuję. Dobrze, że mam perki w medycynie, bo by mnie tak dupa zabolała, że to szok. Czeka mnie jeszcze jedna wielka armia Aserai, tylko tym razem muszę zdecydowanie wezwać kilku wasali do mojej armii, bo wygrana tej bitwy samotnie zajmie za dużo czasu. W międzyczasie podpisałem pakt o nieagresji z cesarstwem, ale to drobiazg. Ale żeby było tego mało, Sturga również postanowiła się dołączyć do tego konfliktu. Teraz to muszę odpierać ataki ze wszystkich stron. Trzeba szybko to ogarnąć, bo będzie źle. Zapłaćmy zachodniemu cesarstwu i niech da mi spokój, chociaż przez jakiś czas, ale dobra. Wróćmy do bitwy, bo pewnie to was najbardziej interesuje. Ogromna bitwa, dlatego początkowo ustawiamy szyki, następnie robimy małe poprawki, by odnieść jak najmniejsze straty. Kolejnym punktem na mojej liście jest zabawa z wrogą kawalerią, której jest tutaj naprawdę sporo. Ciekawe skąd wzięli pieniążki na te koniki. Koniec końców, trochę pojeździłem, postrzelałem z łuku i posiekałem z glewi. I nagle zdobywacie dominację na terenie walki. Potem przesuwacie oddziały coraz bliżej oponenta i staracie się wykonać jakiś taktyczny i dobrze skoordynowany atak. W końcu wpadacie na pomysł, wysyłacie łuczników na górkę i zdobywacie przewagę wysokości. I nadszedł ten moment, by wyruszyć z wojskiem. Sami w międzyczasie zdobywacie piękne miejsce, z którego wszystko widać. Więc jedyne co wam zostaje, to wydawać rozkazy i napawać się pięknym widokiem zwycięstwa. Jednak nagle, za waszymi plecami, dokładnie waszej armii, respią się nowi przeciwnicy, a twoja armia jest w potrzasku. Dlatego musisz zdecydowanie się wycofać i ponownie przystąpić do tej bitwy. Tym razem to ty dajesz przeciwnikowi szansę, by mógł zabłysnąć i przejąć inicjatywę. Albo, żeby tylko myślał, że przejął inicjatywę. Kiedy złapie się w naszą pułapkę, nadszedł czas zająć się ogromną hordą wroga. Dlatego uciekacie piechotą do tyłu, podczas gdy łucznicy konni będą trzymać się na plecach głównych sił wroga i powoli ich eliminować, oddając im salwy w plecy.
taktyczna, perfekcyjnie zbalansowana strategia, która działa jeszcze skuteczniej. Najgorsze jest tylko to, kiedy skończą wam się strzały i musicie kombinować. Zawsze możemy wtedy się zmienić w dowódcę i tylko wydawać rozkazy, ale nudne to. W każdym razie, nim się zorientujecie, większość armii wroga wyparuje, a wam zostają jakieś resztki, ale i nimi musimy się zająć, więc nie ma co narzekać, po prostu czyścimy obecną lokację i tyle. Wielka armia była, wielkiej armii nie ma, dziękuję bardzo. Oczywiście, potem musimy wziąć odwet, odbić nasze utracone ziemie i jako lekcja dla przeciwnika zdobyć kilka jego miast i zamków. Potem możemy już podpisać pakt o nieagresji, przynajmniej na jakiś czas. Pora wrócić do cesarstwa, ale hej, widzicie kto zaczął pamiętać się na moich ziemiach? Sturgia. Pokonamy ich samotnie, ponieważ ich armia składa się w gruncie rzeczy z piechoty, więc spacerek to będzie dla moich łuczników konnych. A zresztą, sami zobaczcie. Bitwa jak bitwa, tyle że ze Sturgami. Piechota do tyłu, bo jak zawsze będą tylko i wyłącznie zbędnym balastem. Wyruszamy wraz z łucznikami konnymi, a następnie eliminujemy każdego, kto stanie mi na drodze. Gdy znajdziemy się blisko wrogich sił, jedną grupę łuczników konnych ustawiamy frontowo do tej armii. Gdy wróg uda się w pościg, pora wysłać drugą grupę, by trzymała się na plecach. Teraz siłami numer 1 delikatnie się cofacie, a siłami numer 2 gonicie wroga i strzelacie w niego. Bardzo, ale to bardzo redukujecie liczebność wroga, prosta robota. A moje nowe motto to jedziemy i strzelamy. I robimy to w sumie teraz do pełnej dominacji przeciwnika, a gdy przeciwnik zdecyduje się na szarże, robimy taktykę Sun Tzu, czyli F1, F3 i krążymy dookoła przeciwnika, sami levelując i robiąc statystyki. Bitwa wygrana, a raport po bitwie jest perfekcyjnie zbalansowany. Hejterzy i tak powiem, że gram na easy. Pamiętajmy o przejmowaniu lordów, bo to obowiązek. Kolejna bitwa ze Sturgami, a może bardziej kolejne wysyłanie dwóch grup łuczników, żeby postrzelali sobie do kukieł. Co ja mogę wam powiedzieć? Pora wykorzystać tę samą strategię co chwilę wcześniej. W ogóle to następna kampania będzie z Sturgami, ale ja się wtedy będę męczył na Kuzajtów, ale dobra, ale trzeba, nie ma to tamto. A tak swoją drogą to gracie już na wersji 1.2.0, czy jeszcze wstrzymujecie się jak ja? Bo osobiście czekam aż połatają niektóreś błędy, bo to się grać odechciewa momentami, naprawdę. Ładnie idzie ta ofensywa do przodu, więc pora zwołać armię, dużą armię. Atakujemy przedostatnie miasto, znaczy ja wam powiem, że to robiłem, a my skupmy się na ostatnim mieście i zarazem bastionie. Po raz kolejny, przeciwnicy to nawet żywności nie mają. Co jest z nimi nie tak? Ostateczny szturm. Chwilę przed rozbiciem danej frakcji jest najbardziej satysfakcjonujący. Dlatego lecimy, nawet nie ma co się tutaj za bardzo skupiać, po prostu trzeba wyrządzić im jak największe straty. Ot, cała robota. Chcielibyście może kiedyś odcinek z jakichś klasycznych odsun, może Bannerlorda, Molten Blade'a, o, jak na przykład Warband, albo Ogniem i Mieczem, albo może jakieś inne rzeczy, dajcie znać. Może jakiś odcineczek czy dwa z tego zrobię. A jak nie, to skupimy się dalej na Bannerlordzie. Chociaż w takim tempie to niedługo skończymy kampanię każdą frakcją, a potem co? Chyba pewnie mody. No dobra, my w sumie tutaj tak gadu-gadu, a moi chłopcy już biegną w głąb miasta, by go zdobyć. Dobrze, tak trzymać, chłopaki. Cesarstwo pokonane, więc pora na Sturgów. Ale dobra, RNG jak zwykle, jeszcze wojna z Batanią. Dobra, przejmijmy sportowo kilku lordów i podpiszmy pokój z Batami. Nie dzisiaj czas na was, bo i tak już dzisiaj za długo gram, a chcę skończyć dzisiejszą kampanię i dzisiejsze cele. O. Zapytacie może, jak wyglądają bitwy, których wam nie pokazują. To jest coś takiego, F1 plus F3 i jazda, łogiń z nimi. Potem łucznicy się odpalają, oddają salwy, staty same lecą. Ja w sumie trochę też powalczę, bo czemu by nie. Potem tylko niedobitki i ot, cała robota. Wygrana wygraną, perfekcyjnie zbalansowane straty, a do tego cała bitwa trwała krócej niż minutę. Tak to lubię. Perfekcyjnie, dobra, koniec. Plano kolejne długie walki i kolejnych pokonanych lordów. Bitw było sporo, nie da się ukryć, ale ja wam to pokażę. Bardziej w sumie o tym wspomnę, że takie istniały i tyle. Bitwy jak bitwy, ale ze Sturgami to najłatwiejsza robota, kiedy macie łuczników konnych. Następnie zdobywałem sobie wszelakie fortyfikacje, ale nie ma tam niczego ciekawego, czego byście w sumie dzisiaj nie widzieli, dlatego idziemy dalej. Zdarzyła mi się nawet większa bitwa, wiecie? Ale dobrze wiecie, jak ona wyglądała na pewno. Była tak nudna i bez polotu. Tylko szybki atak, krótka walka, ustawienie szyków konnych. Szyków konnych, no. Następnie robimy wszystko według wzoru. Naprawdę, Sturgia potrzebuje ulepszeń, bo samą piechotą to wszystkiego nie ugra. Ale spokojnie, potem to ja będę się z nimi męczył. Znaczy, nimi się będę męczył, by przejąć cały kontynent. A, no tak, i bitwa wygrana. A wynik po bitwie jak zawsze taki sam. Potem zwołujecie sobie ogromną armię. Pora rozpocząć multum oblężeń. I tyle w sumie. Lecimy do końca.
Dołóżmy do tego jeszcze kolejne bitwy i wszystko będzie na swoim miejscu. Trochę taki skip tej sturgi, ale nie ma tutaj zbytnio czego pokazywać, więc przejdźmy do meritum. Ostatnie miasto z wyśmienitą ilością obrońców. Przerwijmy mur za pomocą trebuszy i możemy się szykować do inwazji. Nawet nie czekałem na swoich ludzi, po prostu szybko zaatakowałem i udałem się w stronę bramy, by ją otworzyć. Przy okazji sporo walczyłem w centrum miasta, podczas gdy moje wojska przebijały się przez wyrwy i tak to sobie powolutku żyło. Jednak w pewnym momencie zleciało się do mnie multum przeciwników i zamiast uciec jak normalny człowiek, postanowiłem zawalczyć. Głupota, naprawdę głupota. W pewnym momencie przygwoździli mnie i nie było możliwości ani ucieczki, ani niczego. Ani tarczy, żeby wiecie, wytrzymać aż przybędą moje wojska, a glewią to ja sobie mogę pomachać, no wiecie jak. No i dobra, dostałem w łeb, przegrałem i w sumie już po wyzwaniu, no bo co, bo chciałem po raz kolejny ani razu nie paść podczas tej kampanii. No i co, no i padłem w taki głupi sposób. Dobra, masakra. Tak prezentuje się obecna mapa, co potem pewnie Asyra i Cesarstwo, ale wiecie, jeszcze się spotkamy.